Siema wszystkim, ja jestem Patrzol, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam dom HNS i jak chłopaki trenują. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Cała drużyna HNS jest właśnie w środku. Wejdziemy tam, to czyli na start Wam powiem, że to oczywiście nie jest nasz dom, tylko wynajęty w tym momencie, żebyśmy potrenowali sobie na nowy sezon. Ale to co, na start zostawcie łapkę w górę, suba i kod Patrzol w sklepie oczywiście. Chłopaki też będą mieli swoje odcinki, więc swoje kody będą promować. Dobra, zaczynamy od drzwi. Wchodzimy i będzie już ciemno. I może być delikatne echo. Ponieważ tu jest nic niewygłuszone, ale nieważne. To już nasza klatka schodowa. Drzwi oczywiście na zamek z kodem. No kodem Patrzol oczywiście tam jest taki, wpisuje się. No zabezpieczenia są sztos, żeby tutaj hejterzy nie wbijali, nie pisali JP na klatce i tak dalej. Okej, to są nasze drzwi. Już jakaś tutaj groa i buczy. O, dziwne. Dobra, wchodzimy. Torba, oczywiście chyba iskry zostawiona. Wszystkie informacje są. Pierwsza łazienka, mała, no taka po prostu, żeby była blisko grania. Wchodzimy sobie korytarzem. Dom jest naprawdę wielki, powiem Wam szczerze, że mega jesteśmy podjarani tą chatą. Nasza kuchnia, cały sprzęt do kuchni jest, sztosik. Tutaj wchodzimy, nasza sypialnia, otwarta oczywiście i syf jak pewnie. No wiecie, pięciu chłopaków w jednej sypialni to masakra. Widok z okna nie jest zbyt ciekawy. I moja poduszka. O, ogólnie historia z moją poduszką to jest sztos, bo chłopaki wczoraj chcieli mi zrobić pranka i mnie obudzili. Obudzili mnie po prostu wodą na twarz i to wiecie, taki prank. Tu jest nasza ładniejsza łazienka. No jest pralka nawet, ale wiecie, my nie korzystamy. O, i ja. Siema. Wszystko okej? Okay? Wszystko okej. Okay. Dobra, wracamy do naszego pokoju. Gdzie chłopaki teraz grają jeden na jeden. Iskra z Rafaeloksem pewnie trenują. Bo wiecie, no trzeba trenować. Fajna taka sprawa. O, i mamy tutaj takie fajne przejście. Zejścia na małysza. I chłopak, zobaczcie jak tryhardują. Mamy Rafaeloksa. Siema Rafaeloks. Siema Meczko, właśnie gramy sobie jeden na jeden. Mamy Iskrę. Nasz najmłodszy zawodnik, ale chyba najlepszy. Nie, Iskra? Dobry jesteś, co? O, Iskra jest bardzo dobry, już się zdenerwował. Tutaj Rafaeloks go dojeżdża, proszę Państwa, zobaczcie jak Rafaeloks tutaj go jedzie edycją. Iskra się nie rusza, co się stało? Nie wiem, co się stało, Iskra troll. Pozdro. Kanał Zjednoczonych, tutaj Sugar streamuje, zapraszam, oczywiście link w opisie. Kanał Young Nickiego, też link w opisie. No i moje stanowisko tutaj, takie wiecie, na szybko przygotowane, czyli mamy nową myszkę bezprzewodową. Klawiatura HyperX-a, przepraszam, podkładka HyperX-a, klawiatura taki mini, mikrofon, takie rzeczy, takie pierdołki. A i tu jest szklanka niby po Balentajsie, ale w tym piłem kawę, bo nie ma innych szklanek. Okej, okay, idziemy zobaczyć co chłopaki robią, bo jeszcze dwójka nam została, prawda? Dobra, dalej z tym przejściem takim tajemnym, tutaj trzeba przechodzić, trzeba uważać na router, bo jak się go zerwie. I teraz wam pokażę najfajniejszy pokój w całym domu. Najfajniejszy pokój w całym domu. O, Piotrek. Siema, patrzę. Co ty tu robisz? Piłkę zgubiliśmy. Aha. O nie. Ogólnie chłopaki mieli grać w ping-ponga u góry, ale zgubili piłkę, która jest jedyna tutaj. Dobra, ale wejdziemy tam i najwyżej będzie cięcie jak oni grają. No. Dobra, tu będzie ciemno troszkę, patrzcie. Wchodzisz jak na stary strych. Tutaj taka klapa jeszcze. Jest do tyłu. Może być. I tutaj mamy Young Mickiego. Władca galaktyki Young Mickey. Co tu mamy w ogóle? Mamy stół do ping-ponga, zobaczcie. Własną... Ła! Się... Walnąłem się tą kłodę tutaj, masakra, patrzcie. Jest... No dobra, walnąłem się. A tu jest jeszcze jakiś gwóźdź, dobrze, że nic mi się nie stało. Tutaj mamy własną siłownię, zobaczcie. Tu można potrenować, ale oczywiście nikt tego nie robił. Łóżko jak Mickiego. Miki jest takim właśnie outsiderem trochę i tu śpi. Nie no, żartuję, nie śpi. Tutaj mamy kolejny materac. No i chłopaki zgubili piłeczkę, a mieli grać w ping-ponga, że to fajnie wyglądało. Ale on nie spadł tam, on spadł pod schodach. No dobra, no to jak nie gracie, to co? No to na sztangę wchodzimy. Dobra, ty pierwszy, patrz, a ja mogę nagrywać. Dobra, trzymaj. Dobra, ja wejdę pierwszy. Ile ty? 60 kilo jakieś? Nie no. Ile trenuje? 40. 40? No. To łatwo. Ile razy? No raz, dasz radę? No nie, raz to ludzik. O. Wyciskamy niczym warszawski koks. Wiecie, no przed areną lepiej się właśnie rozgrzać na takim czymś. Bo co innego to robić? O, dobra, łatwo. Nawet się nie zmachałem. Patrz, widać, że grałem. Ale kozy. Dawaj, Sugar, chodź teraz ty. A, kozy, ja Sugar, przystojniak, który na siłowni chyba codziennie ćwiczy. Dobra, to jest kozy, uważaj. O nie. A tu
Patrzcie, jaki sugar. Dobra, tu mam jeszcze na pranie jakieś tu. Patrzcie, niezmęczony w ogóle robi powtórzenia, jeden za drugim. Raz, dwa. Ale nie wyciska do końca, więc trochę słaba technika. Tu mam wiatrak. A, przez okno widać, jak to hardują. Przez okno widać chłopaków? Ej, zobaczcie, nie wiem, czy to będzie dobrze widać na wideo. Tam mamy sypialnię, a tu mamy chłopaków, jak tryhardują. A tam widać monitory, widzicie to. Normalnie taki, wiecie, dom ukryty w środku centrum. I tego no, nie widać prawie, nie? Ciężko tu było trafić nawet. Chłopaki oczywiście przyszli na gotowe, bo się spóźnili, ale no, trafić było ciężko. Ogólnie parking mamy płatny i Sugar ma już 3 mandaty, ja tylko jeden, ale pewnie dzisiaj drugi dostałem, bo nie chciałem się iść wykupić parkingu. No i co, idziemy z powrotem do gaming roomu naszego. Idziecie, chłopaki? O, Sugar idzie z powolutku, już się zmęczył, zobaczcie, że jest zmęczony po tej... Ale jest wyrzeźbiony, cały Piotrek. Dobra, go, go, go. Zgubili piłkę do ping-ponga, ale była tylko jedna, więc... No mieli grać, no nie wiem. Zepsuli mi wideo całe. To nie, rzuciło? Dobra, chłopaki dalej grają. Może tym razem Rafael Oksowi zrobimy pranka. Ale prank! 6-9, ale prank, ale monitor się długo włącza, no masz rację. Patrz, jak to się długo. A to 240 Hz, no to wiecie. O nie, Iskra dojeżdża. Dobra, łatwo, porobił Iskra, brawo Iskra, piąteczka. Porobiony, dobrze. Dobrze. No już pokazywałem, że zjednoczeni, Sugar, Rafael Oks, Milkiego też pokazywał. Miki właśnie obrabia odcinek, nie wiem po co, bo zaraz tam jedziemy. Lodówka Red Bulli, która była pełna, jak tu przyjechaliśmy. A zobaczcie teraz, co jest. Jeden Red Bullek ostatni. No ale sponsor. Mamy konsolę PS4 Pro. Mamy telewizor, na którym wyświetlaliśmy sobie wczoraj Fortnite'owe bitki. I jakieś inne kanały. O, kot patrzał, zobaczcie. Kot patrzał w sklepie. I Sugar. Sugar. O, teraz jest poprawnie napisane. Dobra. To będzie chyba na tyle, to jest nasz cały gaming house, tutaj, o, Katowice Gaming House, właśnie tutaj siedzimy. No nie wiem, jak wam się podobało wideo, to pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Co wam mają zostać jeszcze? Kod w sklepie oczywiście, Patchol. Dokładnie, bo to na mój kanał idzie, a na wasz będzie inny kod. Łapkę w górę. Łapkę w górę? No. I? Subika z dzwonem. Dokładnie tak, pamiętajcie, zostawcie to wszystko, jeżeli wam się podobało i zapraszam was na drugi odcinek. Gdzie będziemy bawić się w kołanego, w tym właśnie no to domu. Mam nadzieję, że będzie wystarczająco dużo miejsca, ale mam fajną miejscówkę, gdzie chłopaki mnie na bank nie znajdą. Więc do zobaczenia, piona!